Hej, moi drodzy, dzisiaj na tapetę idzie problem z miażdżycą i chciałabym powiedzieć właśnie w związku z tym, co tutaj należy zastosować, jak możemy sobie pomóc. Przede wszystkim nie patrzcie na poziom cholesterolu, jeśli jest za wysoki. Często jest tak, że panikujecie po prostu, bo macie za wysoki cholesterol. To nie jest do końca tak, jak Wam się wydaje. Absolutnie nie zażywamy żadnych statyn, żadnych leków na obniżenie cholesterolu. Trzeba przede wszystkim tutaj zbadać poziom homocysteiny, który to poziom później, jeśli jest za wysoki, powinno się obniżyć. Ponieważ homocysteina nam mówi, czy jesteśmy zagrożeni miażdżycą, czy też nie. Dlatego tutaj podstawową rzeczą jest wiedzieć, jakie konkretnie badanie wykonać. Kobiety cholesterolu powinny mieć ponad 200, dlatego nie panikujcie, idźcie zbadać homocysteinę. Po homocysteinie możemy określać już później zalecenia konkretne i obniżać ten poziom, jeśli jest za wysoki. Na pewno na prawidłową pracę serca, układu krwionośnego i naczyń, tętnic ma odpowiednia witaminoterapia. Odpowiednie żywienie. Wszyscy mamy niedobory pewnych składników i substancji odżywczych, to trzeba bardzo ważną tutaj zwracać szczególnie uwagę na to właśnie, co suplementujemy, w jakich ilościach, w jakiej postaci, dlatego że też niektóre formy witamin i minerałów się łatwiej przyswajają, łatwiej wchłaniają. Dlatego tutaj chcę o tym powiedzieć kilka słów. Co powinniśmy zrobić, oprócz tego, że badamy poziom homocysteiny, to również zażywamy odpowiednie preparaty, odpowiednie witaminy, czyli magnez dobrej wchłanialności, czyli na przykład chlorek magnezu, siarczan magnezu. O tym mówiłam, o witaminach, w filmiku o witaminach, więc sobie posłuchajcie. Witaminę C, która też powoduje, że się odklejają erytrocyty od siebie, nie ma rulonizacji, nie ma zbitych tych erytrocytów takich, że nie mogą one po prostu swobodnie przepływać. Ważnym elementem jest również dostarczanie omega-3, czyli olej lniany, czy inne preparaty, które zawierają dobrej jakości omega-3. Na pewno jeśli jest wysoki poziom homocysteiny, to wtedy trzeba ją zbić do odpowiedniego poziomu. Robimy to stosując witaminę B12, B6, generalnie B-kompleks, natomiast foliany wspomagająco betainę, TMG. Są to bardzo ważne i istotne suplementy, które pomagają właśnie w obniżeniu homocysteiny, o ile jest ona powyżej 10, no to wtedy trzeba to zrobić. Co jeszcze? Co jeszcze pomaga nam w usprawnieniu działania naszych naczyń krwionośnych? Na pewno koenzym Q10, jest to forma ubichinolu. I to w związku z tym, jaki jest poziom homocysteiny, również się dobiera odpowiednią dawkę. Trzeba również zbadać tarczycę, ponieważ niedoczynność, jak i nadczynność bardzo ściśle wiąże się ze złą pracą serca. Często takie osoby również mają problemy z niedociśnieniem czy z nadciśnieniem. To również trzeba zbadać i później wyregulować odpowiednim żywieniem, oczyszczaniem, odpowiednią suplementacją, także tutaj też zwracam na to uwagę. Na pewno jeśli badacie tarczycę, to samo TSH nie wystarczy, musicie też zrobić FT3, FT4, anty-TPO. To są takie podstawowe rzeczy, które powinniście wykonać. Po samym TSH niestety nie można do końca określić, czy tarczyca pracuje w sposób odpowiedni, dlatego też pamiętajcie o tym. Co mówi totalna biologia na temat naczyń krwionośnych, na temat tętnic? Jaki konflikt tutaj się może znajdować? Tętnice reprezentują energię męską, związaną z ojcem. Funkcją tętnic jest odżywianie, wzmacnianie, przenoszenie energii życiowej. Trzeba patrzeć na symbolikę konkretnej części ciała. Konflikty związane mogą być z pracą i działaniem, z wychodzeniem z domu, chodzeniem do pracy, ruszaniem na podbój terytorium lub ochroną terytorium, dbaniem o terytorium, które jest odległe. Z tętnicami są problemy, kiedy nasze pomysły są poddawane ocenie i to przeżywamy mocno. Konflikt o wydźwięku, muszę bronić swoich poglądów. Łagodne obniżenie poczucia własnej wartości połączone z niepokojem. Należy szukać sytuacji, kiedy czuję się jak tchórz.
Warto to przemyśleć i tutaj tym szukać po prostu rozwiązania odnośnie swoich dolegliwości. To by było na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do następnego razu. Hej!